Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy Kane Pixels opublikował kilka nowych materiałów na temat Backrooms, które wyjaśniają naprawdę wiele i nawiązują do jeszcze tych pierwszych wydarzeń dla całego cyklu. W dzisiejszym materiale przeanalizujemy kolejne 3 albo nawet 4 filmy, które opublikował Kane, które dotyczyć będą m.in. samego Async, Backrooms, no oczywiście, Ivana Becka eksperymentów z 1972 roku, a także tajemniczego podróżnika w czasie, który nagle pojawił się w tym świecie i namieszał całkiem sporo. Także cześć wszystkim, ja jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadaj jeszcze do mojego TikToka i Instagrama i zapraszam was wszystkich do oglądania. Zatem pierwszy materiał, któremu powinniśmy się dzisiaj przyjrzeć, którego wcześniej nie miałem przyjemności analizować, to I Remember, czyli pamiętam. I z tym filmem jest trochę dziwna sprawa, bo on sam w sobie wydaje się być zdziebko oderwany od całej reszty serii Backroomsów od Kane'a. A co więcej, nawet nie ma go na oficjalnej playliście z timeline'em całej serii, więc albo jest to celowe działanie, albo Kane po prostu zapomniał go tam wstawić. Ale patrząc na to, że kolejne filmy z serii już są na tej playliście umieszczone, wydaje mi się, że jest to celowe działanie i on nigdy nie miał się tam znaleźć. Sam film trwa praktycznie 1,5 minuty i zasadniczo jest monologiem kogoś, kto prawdopodobnie odszedł raczej do zapleczy, został znowklipowany w jakiś tragiczny sposób, a na przestrzeni tego krótkiego filmu w dość mistyczny sposób opowiada właśnie o swoim zniknięciu. I pozwólcie, że teraz dam wam posłuchać tego, co gościu miał do powiedzenia. Tak naprawdę na własną rękę trochę ciężko jest się domyślić, kto właściwie jest tutaj narratorem, co się wydarzyło i w jakim kontekście są wypowiedziane te słowa. Tak jak wspomniałem, myślę, że może być to jakaś forma życia człowiek, który został znowu klipowany. W trakcie tego procesu jego dwór uległ zawaleniu, a sam teraz opisuje to zdarzenie, siedząc gdzieś w backroomsach, kiedy już totalnie stracił chęci do czegokolwiek i poddał się, bo zdał sobie sprawę, że z tego miejsca nie ma ucieczki. Jednakże inne bardzo ciekawe interpretacje ludzie napisali w komentarzach pod tym filmem. Przede wszystkim bardzo spodobała mi się ta napisana przez użytkownika Sunday310. To tak jakby zaplecza były żywe, forma niejasnej świadomości, która zawsze pamięta to, o czym pozornie zawsze zapominamy. Słuchanie tego jest takie hipnotyzujące i synaptyczne. Jeszcze inny użytkownik, mianowicie G. Hibiscus, mam nadzieję, że dobrze to czytam, także napisał bardzo interesujący komentarz w tej sprawie. Myślę, że mówi tutaj potwór. Wiemy, że potrafi naśladować ludzi dzięki filmowi Pitfalls, więc potwór z pewnością może być tym, który mówi w tym filmie. Miałem kiedyś dom. W Backrooms Found Footage 2 pojawia się miejsce, które wydawało się być pokojem domowym. W linku do ukrytego filmu wideo w opisie Backrooms Found Footage 2 koniec filmu przybliża ten sam obraz. Być może potwór kiedyś był właścicielem tego domu, a zaplecze to tylko manifestacja jego traumy i żalu po utracie domu. Szczerze, ogólnie sekcja komentarzy pod filmami Kane'a to jest kopalnia interesujących teorii, więc jeżeli chcecie, mogę nawet kiedyś się w to zagłębić i znaleźć te najciekawsze, a naprawdę będzie tego sporo. W każdym razie do tego filmu być może jeszcze wrócimy w tym materiale, jeszcze zobaczymy. A tymczasem przejdźmy do kolejnego materiału z Backrooms, który nas ominął. Mianowicie Backrooms Reunion. Czyli wiecie, ponowne spotkanie, zgromadzenie.
Na timeline'ie całej serii film o dziwo jest ostatni. Ale tak naprawdę nie wiem, czy możemy jeszcze wierzyć temu timeline'owi z tej playlisty. Jako że wydarzenia z ponownego spotkania mają miejsce 25 maja 1990 roku, a chociażby wydarzenia Backrooms Found Footage 2, które znajduje się wcześniej na tej playliście, dzieją się 19 sierpnia 1995 roku i tak dalej. Inne filmy także mają trochę daty wyprzedzające Backrooms ponowne spotkanie, ale dobra, może tylko szczegół, może ktoś się tu pomylił. Najważniejszy jest lore, zatem przenieśmy się do wydarzeń z 25 maja 1990 roku. Wszystko rozpoczyna się widokiem na miasto. Jeden z naukowców Aisling obserwuje miasto i jednocześnie zapisuje coś w swoim notatniku. Następny kadr skupia się na kubku z napisem MLML. Jednocześnie napisane na nim są współrzędne geograficzne. I tak jest, sprawdziłem ten trop i owe współrzędne prowadzą dokładnie tutaj. Jest to lokalizacja w Kalifornii, dokładnie w pobliżu plaży Sandhold, ale nie widzę tutaj zbyt wiele powiązań z jakimkolwiek lore, ale przynajmniej to sprawdziłem, być może jeszcze kiedyś nabierze to trochę więcej sensu. Tak jest. Analiza kubka by Mundur X. Następnie przenosimy się bezpośrednio do wydarzeń z 25 maja. Po zapleczach jedzie pewien pojazd kierowany przez głównego bohatera tego filmu. Wszyscy zwracają się do niego imieniem Marvin. Marvin podjeżdża pod pewne zabite tekturą drzwi, albo dechami czy coś. Następnie wszystko to zostaje zdjęte, a my otrzymujemy obraz z kamerki łazika, który dalej będzie eksplorował Backrooms. W końcu podjeżdża on pod pewne znajome miejsce z jednego z poprzednich filmów. Raczej o tym nie mówiłem, ale w tamtym filmie to właśnie Marvin wpadł do tej dziury. Sorry za małe niedopatrzenie. Następnie Marvin wraz ze swoją ekipą ponownie odwiedzają to miejsce. Tylko tym razem w innym celu. Teraz mają załatać wszystkie dziury, aby nikt tam więcej nie wpadł. Następnie przez chwilę widzimy proces budowy tego podłoża. Także dowiadujemy się, że jest to wszystko robione przez drużynę A. Następnie Axel przenosi się ponownie do naszej ekipy, która tym razem eksploruje już trochę inne miejsce. Co więcej, dużo ciemniejsze, tutaj nie ma już tych słynnych lamp fluorescencyjnych. Najdokładniej drużyna eksploruje pokój 14C. Alright, so we're gonna wanna stay mostly down the middle, but maybe go around one or two just to make sure we're not missing anything. Sam zespół składa się z Marvina, Randala, a także Marka. Pokój ten prowadzi do części zaplecza z totalnie białymi ścianami. Po krótkiej eksploracji odkrywają całkiem ciekawe znalezisko, mianowicie coś w stylu mapy narysowanej na ścianie. Jednakże chwilowy, pozorny spokój nie mógł trwać wiecznie, bowiem już chwilę później Mark zostaje zaatakowany przez mężczyznę ubranego kompletnie na czarno, który zabiera mu pistolet, a następnie za pomocą owej broni zaczyna do nich celować. Zadaję im pytanie, ilu ludzi właściwie z nimi jest, a kiedy Marvin odpowiada, ten poznaje jego głos.
Obaj panowie nie są w stanie uwierzyć, że widzą się po takim czasie, ponieważ człowieka w czerni miało nie być z nimi już od kilku miesięcy. Mężczyzna wyjaśnia, że wszyscy myślą, że ten tak naprawdę nie żyje. Pyta się również, czy jego rodzina zorganizowała dla niego pogrzeb, a Marvin odpowiada, że tak. Mark otrzymuje kontakt radiowy i informuje drugą drużynę o mężczyźnie. Już miał wzywać wsparcie zbrojne, jednakże mężczyzna wystrzelił do niego z pistoletu i zabił go. Mark, don't. What are you doing? Mark! Stop! Don't shoot him! Stop! Don't! Marvin opuszcza aparat, chwilę później podnosi go i kieruje go w stronę ciała Marka, żeby sprawdzić, czy Mark żyje. Następnie obraz i dźwięk zniekształcają się, a film dobiega końca. Zatem co właściwie się tutaj stało? Ja tam mam taką swoją małą teorię. Nie wiem, czy pamiętacie, bo to było jakoś chyba ponad pół roku temu. Nie, więcej niż pół roku temu, na bank więcej. Niespełna rok temu na kanale Kane'a pojawił się materiał pod tytułem Backrooms Video Informacyjne. I zasadniczo najciekawszą rzeczą tutaj jest, kiedy pewna drużyna, tym razem z bezimiennym bohaterem, rozdzieliła się jak gdyby w przestrzeń. Bohater, który był tutaj tym głównym, został najprawdopodobniej wysłany w przyszłość i został w zapleczach sam, jednakże po krótkiej drodze udało mu się odnaleźć laboratorium Async, do którego wszedł, ale jak się okazało, włączył się alarm, bo prawdopodobnie nie był już tutaj mile widziany. Wszyscy myśleli, że ten nie żyje. Data tego filmu to 29 luty 1990 roku. Myślę, że mężczyzna w czerni to właśnie główny bohater tamtego filmu. Został wysłany w przyszłość kilka miesięcy temu, wszyscy nie widzieli się od lutego do maja. Cały Async uznało go za martwego, wobec tego wyprawiono mu pogrzeb. Aczkolwiek ten właśnie w tym momencie pojawił się w przyszłości, a później jakimś innym splotem wydarzeń wszystko doszło do tego momentu, kiedy nasi bohaterowie natrafili właśnie na niego. A jeżeli Kane utrzyma tempo, to za rok może dowiemy się, co było dalej, ale miejmy nadzieję, że otrzymamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania wcześniej. W każdym razie Reunion to naprawdę jeden z tych lepszych filmów backroomsowych i szczerze naprawdę bardzo mi się podobał. W opisie tego filmu znajduje się link do jeszcze jednego ukrytego materiału, mianowicie do nagrania 14. Data pojawienia się tego materiału to 8 maja 1990 roku. Tutaj słyszymy rozmowę telefoniczną. Członek Async Research Institute dzwoni i kontaktuje się z Ivanem Beckiem, opowiadając mu o problemie zespołu z projektem KV-31. Yes, that'd be great, thank you. Clyde. Hey, it's me. Do you have a second? Jednakże w trakcie rozmowy pojawia się jeszcze jeden problem, którym jest pojawienie się w Async zupełnie innego, prawdopodobnie zapomnianego starego członka załogi i okazuje się nim być Peter Tench. Tak jest, Piotr Tench. Piotruś Tench. Jeszcze w starszych filmach z Backroomsów był on jednym z członków zespołu Marvina. Był tam także George i dwóch innych bezimiennych. Ja naprawdę bardzo przepraszam, że nie opowiedziałem ich imion w poprzednich filmach o Backroomsach. Strasznie mi głupio teraz. Tak naprawdę przeoczyłem może nie najważniejszą rzecz, aczkolwiek bardzo ważną w kontekście całości. Także przepraszam, już będzie lepiej pod tym względem od dzisiaj. W każdym razie Peter w trakcie eksploracji Backroomsów 29 lutego 1990 roku został oddzielony od swojej załogi, ponieważ został wysłany w przyszłość do 8 maja 1990 roku, czyli do wydarzeń z Backrooms Reunion, a w tym filmie toczy się dialog odnośnie jego sprawy. Pod koniec pojawia się wycinek z gazety. Ognisty wrak obok... No niestety nie wiem do końca jak rozszyfrować to jedno słowo, bo całość jest trochę pogmatwana i tylko to jedno słowo pozostaje dla mnie nierozwiązane. Może jakbym trochę dłużej nad tym siadł, bym coś ogarnął, ale na ten moment trochę za bardzo nie wiem, co mógł tutaj wstawić. Jakbym przekminił to trochę dokładniej, to w przypiętym komentarzu będziecie mieli w pełni odszyfrowaną wiadomość. W każdym razie ognisty wrak obok pozostawia jednego martwego. Teraz pozostał nam tylko jedyny ostatni film. Póki co. Mowa tutaj mianowicie o Backrooms Overflow, czyli najprawdopodobniej wylew. Przeciążenie, coś w ten deseń. Ten odbywa się w naprawdę odległej przeszłości dla Backroomsów, ponieważ najprawdopodobniej jest to rok 1972, jakiś czas po 2 sierpnia.
Są to absolutnie pierwsze próby eksperymentów związanych z zapleczami, ponieważ Ivan Beg rozpoczął je właśnie w 1972 roku. Film zaczyna się od widoku z lotu ptaka na różne środowiska. Głos w tle zaczyna opowiadać o zacieśnianiu współpracy i rozstrzyganiu sporów między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Wówczas wyświetlany jest licznik ze strzałką skierowaną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie pojawia się reklama swoistych kaset do nagrywania dźwięku. Wówczas głos w tle zniekształca się i ucina. Następnie widzimy tytułowe overflow, przeciążenie. A materiał kończy się długim ruchem kamery w kierunku papieru podpisanego przez Ivana Becka 2 sierpnia 1972 roku, a następnie materiał dobiega końca. No i póki co w kwestii Backrooms Cane Pixels ARG to byłoby już na tyle. Szczerze, po takiej dłuższej przerwie od tego tematu naprawdę bardzo fajnie było mi do tego wrócić. I z radością czekam na kolejne filmy, które Cane wyprodukuje, bo naprawdę... Wróciłem do Backroomsów i już niedługo pojawi się więcej filmów z tego świata, bo zatęskniłem za tym. Tymczasem, jeżeli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadajcie na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem ja życzę wam wszystkim szczęśliwego nowego roku 2023, żeby był dużo lepszy od tego obecnego, żebyście spełnili wszelkie postanowienia noworoczne i żeby w ogóle było super. A tymczasem my słyszymy się już w kolejnych filmach. Miłego dzionka wszystkim życzę, a także szczęśliwego nowego roku jeszcze raz. Trzymajcie się, mówi Duo Zabondar. Miłego dzionka. Cześć.